Gość, Radia Łódź. Dzień dobry Państwu, Michał Dąbrowski, kłaniam się i zapraszam za oknem Szaro Buro, Ponuro, Deszcz też pada, ale mam nadzieję, że trochę z naszym gościem rozjaśnimy ten poranek. Budowa tunelu średnicowego trwa od 2019 roku po wielu. Pomyłkach, niedopowiedzeniach, różnych sytuacjach komunikacyjnych w końcu ktoś stwierdził, że jest potrzebny osobny rzecznik prasowy odpowiedzialny za te inwestycje. Piotr Grabowski we własnej osobie. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry panie. Były rzecznik Zarządu Inwestycji Miejskich również. To prawda. To ma Pan w doświadczenie w tłumaczeniu opóźnień i różnych innych sytuacji inwestycyjnych? Zapewne. Mam przede wszystkim doświadczenie w informowaniu mediów, mieszkańców, jak toczy się inwestycja, dlaczego toczy się w ten sposób, a niewinny, co było najpierw, co będzie później, co jest w trakcie. Tych komunikatów, które musimy przekazać jako biuro prasowe, czy to PKP, PLK, czy to u nas właśnie jako, jako rzecznik, wykonawcy, na pewno będzie w najbliższym czasie bardzo dużo. Eee, I bardzo dziękuję za, proszę, za zaproszenie, bo będziemy, myślę, często się spotykać i ja bardzo bym chciał e, jak najwięcej tych informacji z naszej strony mieszkańcom przekazać. Jak się okazuje, będziemy rozmawiali jeszcze przez trzy lata nawet, a może to jeszcze nie jest wcale <grym> ostatnie słowo, bo dotychczas ta komunikacja była dość rozproszona pomiędzy PBDiM, czyli głównego wykonawcę, pomiędzy Ministerstwem infrastruktury i PKP-PLK. Wczoraj, a propos komunikatów, wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak przekazał, że grudzień 26 to już nie jest ta data, o której mówimy, jeżeli chodzi o uruchomienie tunelu średnicowego. Posłuchajmy pana ministra. Zawsze wszystkie postoje wpływają na harmonogram, także musimy tutaj kalkulować też tego typu kwestie i obawiam się, że to opóźnienie, które nam powstaje, ono może, się jeszcze, może jeszcze narosnąć. Najważniejsze jest, żebyśmy bezpiecznie, sprawnie doprowadzili ten proces drążenia do końca. Mówimy o 27 roku w tym momencie bo przypomnijmy, że duża tarcza drążąca tunel średnicowy od 6-7 września stoi w miejscu przy 1 maja 23, tam doszło do katastrofy budowlanej. Tarcza nie lubi przestoju, tam jest około półtora miesiąca tego opóźnienia. Tarcza ma wystartować najpóźniej 6 listopada. To jest wciąż ta data obowiązująca, bo ja słyszałem nieoficjalnie, że może to się stać jeszcze wcześniej nawet. Yy, no szczerze mówiąc robimy wszystko, żeby ta tarcza jak najszybciej została uruchomiona. Tutaj czekamy na odpowiednie zgody, zezwolenia. Yy, zależy nam na tym, że żeby żeby tarcza ruszyła, bo jak tarcza ruszy, my będziemy mogli też spokojnie już wprowadzać mieszkańców do swoich lokali. Dlatego tutaj siły w tej chwili wszystkie postawione są właśnie na to, żeby tarcza jak najszybciej spod ulicy 1 Maja wyjechała. Gdy tarcza spod ulicy 1 Maja wyjedzie, zatrzyma się na postój techniczny w okolicy boiska szkolnego tam przy ulicy Więckowskiego. Tam będziemy robili um, e, prace konserwacyjne, no bo tak duża maszyna raz na jakiś czas takich przeglądów wymaga. No, a potem będziemy dalej działać już w kierunku stacji łódź Śródmieście. Czyli ona ruszy i znowu zatrzyma się na tak, moment. Tak, tak, tak. Tarcza o. ruszy, przejedzie w bezpieczne miejsce na wysokość właśnie wojska szkolnego. Po czym zatrzyma się, a my będziemy mogli tutaj działać dalej już z mieszkańcami, aby jak najszybciej wrócili do swoich Chciałbym lokali. Chciałbym mieć tyle przerw w pracy, ile ma Katarzyna ostatnio, a na pewno tak długie. Faustyna drąży bez problemu na razie. Faustyna jest w tej chwili już na czwartym tunelu, a więc spodziewamy się, że w tym roku. Roku prawdopodobnie prace Faustyny się już y, zakończą. Czyli będziemy czekali na Katarzynę. Będziemy czekali na Katarzynę. Tutaj, jakby przełomowym momentem, będzie dotarcie Katarzyny właśnie do stacji Łódź Śródmieścia, czyli na wysokości y, ulicy Zielonej z Aleją Kościuszki. Y, no i przejście przez, y, przez podziemną stację. A co tam nas może czekać dalej? Ja wiem, że chyba już się nauczyliśmy tego, jeżeli chodzi o te inwestycje, że należy się spodziewać niespodziewanego. No tak, jeżeli chodzi o. Y, Powiedzmy pewnego rodzaju sprawy związane z komunikacją, z przejrzystością, z ulicami. Tutaj dosyć sytuacja będzie prosta. E, miejscowe drobne utrudnienia nastąpią na ulicy, na przykład w Wólczańskiej albo na ulicy Gdańskiej, ale to są drobne, drobne, drobne prace. Natomiast klucz całej tej inwestycji dziać się będzie pod ziemią. Tarcza stopniowo, spokojnie przechodzić będzie pod pod budynkami. No aż do szczęśliwego finału. Na dworcu Łódź Fabryczna. Prace dzieją się w kilku miejscach, tak? No, bo one cały czas dzieją się tutaj od strony ulicy Odolanowskiej. Włókniarzy dzieją się przy tych trzech przystankach podziemnych, a także przy samym dworcu Łódź Fabryczna, no bo tam też jest ta komora, gdzie zatrzymywać będą się pociągi, gdzie tarcza będzie kończyła swoją pracę. No i oczywiście prace jeszcze trwają cały czas tutaj właśnie na tych czterech krótkich odcinkach zlokalizowanych przy Alei Włókniarzy. Tutaj mówię o tych tunelach, które były drążone przez tarczę Faustyna. Jak rozmawiałem ostatnio z Mariuszem Serżyską, dyrektorem wykonawczym Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów w Mińsku Mazowieckim, to zaznaczył, że to opóźnienie, ten postój to jest około półtora miesiąca. Czy mam rozumieć, że mówimy o Lutym 27 teraz, tak dodając sobie na szybko, matematyka nigdy nie była moją mocną stroną, ale czy bardziej <laughs> mówimy o grudniu 27? Ja, czy... <laughs> ja, ja myślę, że najpierw musimy wyjechać tarczą, musimy doprowadzić do tego, żeby ta tarcza dalej pracowała i drążyła tunel, a dopiero potem będziemy ustalali konkretne terminy. Na razie jeszcze dokumentów żadnych tutaj oficjalnych w tej sprawie nie ma. No, widzimy wszyscy, jak sytuacja na placu budowy wygląda, także na pewno jakieś przesunięcie tego terminu nastąpi. Natomiast za wcześnie jeszcze, żebyśmy hmm. mówili o konkretach. A jeżeli chodzi o finansowanie, bo w ostatnich latach pieniądze zawsze grają rolę, szczególnie jeżeli chodzi o budowę, to że tarcza teraz stoi, to wcale nie oznacza, że to nie kosztuje, bo to jest robocizna, to są koszty energii elektrycznej, czy też możemy się spodziewać, że te 2 miliardy będą przekroczone? E... Ja powiem jeszcze raz, zależy nam przede wszystkim na tym, żeby tarcza ruszyła. Jak tarcza okay. będzie pracowała, e, to będzie wszystko dobrze. Nie ma tutaj w tym momencie żadnych zagrożeń. E, czekamy aż Katarzyna będzie dalej drążyć tunel. E, no i to, co dla nas, jeszcze raz podkreślę, jest w tej chwili najważniejsze, to powrót mieszkańców do swoich lokali. No bo tutaj mieszkańcy ulicy Pruchnika, mieszkańcy ulicy 1 Maja, oni cały czas przebywają w hotelach bądź w innych miejscach relokacji. Zależy nam na tym, żeby tutaj jak najszybciej ta sytuacja wróciła już do, do normy. Ostatnio rozmawiałem z mieszkanką 1 Maja 21. Ona mówi, że na spotkaniu padło, że ona i inni mieszkańcy kamienicy 1 maja 21 być może nawet do lutego będą musieli zostać w tych Różne są scenariusze, tak naprawdę każdy z tych mieszkańców znajduje się w nieco innej, bardzo indywidualnej sytuacji i my tak też do tych mieszkańców podchodzimy. Jest część osób, która te mieszkania wynajmuje, jest część osób, która podnajmuje od najemców te lokale. Jest część mieszkańców, którzy mają mieszkania komunalne. To jest wszystko bardzo indywidualne i w różnych też terminach mieszkańcy będą wracali do swoich mieszkań. Część osób, e, na przykład Pruchnika 44 pewnie wróci wcześniej. E, 1 maja 19 pewnie też e, uda się już wcześniej powrócić do tych mieszkań. Także to nie będzie jeden dzień, kiedy wszyscy nagle wrócą do swoich lokali, tylko to będzie bardzo mocno rozłożone w czasie. No oczywiście najtrudniejsza sytuacja jest, e, jeżeli chodzi o osoby, które straciły mieszkania. Natomiast tutaj e, jakby jest Jesteśmy w kontakcie nieustającym z tymi mieszkańcami e, i cały czas e, jakby pracujemy nad tym, żeby lokale zastępcze znaleźć. E, rozmawiamy też z mieszkańcami o takich można powiedzieć prozaicznych sprawach, jak na przykład to, żeby poprawić nieco wyżywienie w hotelu, poprawić nieco warunki. Jesteśmy cały czas tutaj w kontakcie z osobami właśnie z tych czterech adresów. E, no i to, i życzymy sobie... I my, jako firma wykonawcza i mieszkańcy, żeby to jak najszybciej wróciło do normy. Tak jest. Piotr Grabowski, rzecznik budowy tunelu średnicowego pod łodzią. Do usłyszenia jeszcze. Bo będziemy dziękuję. rozmawiać przez co najmniej trzy lata najbliższe. Kłaniam się Państwu, życzę miłego dnia i tygodnia. Bardzo dziękuję, do usłyszenia.